Jesteśmy na drugiej konferencji przed galą Fame MMA. Jest z nami groźny i zawsze niebezpieczny Darolew. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Darku, no dzisiaj znowu było show z twoim udziałem i znowu skradłeś tutaj atencję podczas tego pierwszego panelu. Co było w tym tajemniczym zeszycie? Nie wiem, czy to był zeszyt, czy to był jakiś... To był zeszyt, czyli zadanie domowe dla Natana, czyli on jako nauczycielka, wiadomo, Helga Nocnik, baba od Niemca. No to po prostu dałem mu zeszyt z moim zadaniem, żeby po prostu ta kartkówka była sprawdzona na drugi dzień. No ale widać, że on to od razu coś tam zareagował, coś tam... No, ale to już mniejsza o to. No. Nie, chłopak chyba nie zajarzył, o co chodzi. Ty lubisz tak sobie troszeczkę tutaj poddymić i ja mam wrażenie, że to jest jedna z tych twoich przewag nad wieloma innymi zawodnikami, bo wiemy, że tutaj pojawiało się już wiele postaci. Ty nawet jeżeli przegrywasz, zebrałeś największą reakcję na publiczności podczas tego pierwszego panelu. Tak jak mówili chłopaki... Kiedy przegrałem? No, przegrywałeś parę razy w karierze, ci się zdarzyło. Ostatnio oczywiście wygrywałeś. Nie mogło to tak wpłynąć na nich, bo jednak ostatnio było zwycięstwo, także... Nie sugerujmy się tu przegranymi od razu, nie? Wiele osób myślę, że mimo wszystko, gdyby było, miało tyle porażek w karierze, to miałoby już ciężko się przebić. W federacji freakowej, a nie zawodowej, tu nie ma sportu, tu jest show, tu jest zabawa na pierwszym miejscu, a później jest dopiero sport. Dokładnie. I właśnie mówię, że to jest ta twoja przewaga. Tu się liczą inne rzeczy niż sport. Jasne. I nie wolno tego w ogóle mieszać, sport a freaky, nie? Dobra. Zgadzamy się w tej kwestii na 100% i mówię, że... Wiadomo, sportowcy się obrażą, a też nie ma co ich wkurzać, bo wielu sportowców później ma pretensje do nas, że jesteśmy tacy albo tacy, że więcej zarabiamy. Tu się liczy, tak jak mówię, performance, show, zabawa, pokazanie się publiczności, która właśnie później reaguje, jak reaguje, wzbudzamy emocje, a na końcu jest ta wisienka na torcie, czyli sport, czyli w klatce, ale to już jest, tak jak mówię, taka najmniejsza z tego wszystkiego. Chodziło mi o to, że wielu zawodników, nawet gdyby przegrywali, nie mówię już tutaj teraz o tobie, prawdopodobnie straciłoby angaż w różnych federacjach, ale właśnie przez to, że ty jesteś Dlaczego tak kreatywny... Dlaczego nie traci kurwa angażu i zawsze ma kurwa ten? Bo jest tak samo kreatywny jak ty. To jest wasza przewaga właśnie, nad nimi o wszystkimi. Chodzi, o to chodzi właśnie. Jest tutaj Natan Marcoń. Zrobimy kroczek w bok tutaj, żeby... Może zamieńmy się miejscami. Dobra, nie będziemy się kontuzjować. Ty się nadajesz do kontuzjowania. Okay. Jak ty jesteś skontuzjowany, ty masz kurwa już łeb skontuzjowany, kurwa. Słucham? Do zoo wrócę. To dawaj, kurwa. No, teraz. No i co? I co się zatrzymałeś, ty kurwa ciulu? Ty kurwa nic nie umiesz zrobić, chłopie. To my zróbmy dwa kroki w bok, chodź teraz. Cię tu zajebał, kurwa. Byś mnie tylko tu dotknął, to cię tu kurwa zajebie, kurwa. To tu kurwa leżysz i kwiczysz, kurwa. Chłopie, byś tylko kurwa mnie ruszył, to tu giniesz, kurwa, dziś. Giniesz tu, kurwa, nie ma cię w ogóle. Nie ma cię w ogóle. No i co, miałeś mnie kurwa ruszyć? I co, przyjdzie ochrona i będziesz teraz skakać, kurwa, ty frajerze. Tu cię kurwa zniszczę, tu cię zgnoję, kurwa. Tylko mnie kurwa rusz, to cię tu kurwa rozjebie, kurwa. Przy wszystkim. Spoko, spoko. Dobrze, mamy to już wyjaśnione. Dla Natana widzę, że tutaj macie teraz spinę o to. Też dla ciebie koszulka. Dzięki. Została mi eska, ale może się komuś. Nie, dobra, jasne, to nie, to wiesz, to sobie ją powieszę, kurwa. Dzięki, byczku. Dzięki serdecznie. Dzięki. Darku, czy ty się w ogóle spodziewałeś, że dojdzie do takich scen podczas konferencji, bo wy już tam, on już tam na ciebie ruszył, tutaj znowu jest gorąco, znowu były te zaczepki o choroszczy. Ale jak co jest gorąco? Zobacz na mnie, kurwa, jestem opanowany, spokojny. On by tylko mnie tu ruszył, to tu już kurwa go nie ma. Jest kurwa pochowany, w tej kurwa nie ma go. On się dlatego się boi, się obawia, wiesz, bo on tylko pokazuje tu, że przed chwilą przyszedł pan ochroniarz i tu będzie może skakał, kurwa. Gdyby chciał mnie pierdolnąć, żeby mnie pierdolnąć. Było tak czy nie? Spokojnie. Widzisz, on tylko pokazuje, wiesz, te swoje tam, kurwa, młode ruchy. Ale co, do klatki wchodzi lew i go niszczy po prostu, taka prawda. Darku, dlaczego wy tak działacie na siebie, jak taka płachta na byka? Nie wiem, co może działać na lwa, ale na byka działa czerwona płachta. Ja ci powiem coś takiego. To jest wychowanek, kurwa, znaczy wychowanek. To jest podopieczny, kurwa, pasikonika. Oni razem, kurwa, na mnie uknuli ten plan i już nawet na tej pierwszej konferencji na Fejmie już tam mi docinali. Teraz pasikonika nie ma, on jest, kurwa, sam. Wiesz, o co chodzi? Ja tego nie zapomniałem i teraz mu to cały czas będę wypominać, kurwa. Nie ma problemu.
chciał walki, ma walkę. Nie ma problemu. Zobaczymy, jaki będzie mądry w klatce. Co pokaże. Dużo dała ci ta wygrana na High League'u, bo ja mam wrażenie, że widzieliśmy taką wersję Lwa 2.0 podczas ostatnich konferencji, przed walką z Filipkiem i przed walką z Ludwiczkiem, ale tutaj jest jeszcze inny Daro, który wchodzi na jeszcze nowy, wyższy poziom. Wiesz co, jestem tak zbudowany tym wszystkim, bo naprawdę, tak jak mówię, no nie chcę tutaj zanudzać, ale no jestem dobrze przygotowany, wiem ile mam siły, z jakimi chłopami sparowałem, także nie boję się go, pomimo tego, że mam do niego szacunek, bo wiadomo, jako były sportowiec, to każdego zawodnika szanuję, czy jak wchodzisz do klatki, to należy ci się zawsze szacuneczek, ale tak jak mówię, 95% stawiam na siebie, jemu te 5%, no muszę mu dać, no bo zawsze może mi się gdzieś noga poślizgnąć, wiesz, albo coś się tam stanie, no, ale to nic takiego, wiesz, nic innego. Jak tam idzie na Oxfordzie, bo to jest, jeżeli dobrze kojarzę, to jest krawat Oxfordu, tak? To jest, bo miałem tam bluzę, ale musiałem ściągnąć, bo jest ciepło, natomiast teraz mam bluzę EBEB, także polecam oczywiście kanał EBEB, jak zawsze. No ja jestem uczniem Oxfordu, także wiesz, to on jest nauczycielką, to wiesz, no musiałem się jakoś dostosować, nie? I jak oceniasz tę jego postać nauczycielki, czy dostałby się na Oxford, mógłby tam wykładać, czy raczej nie bardzo? Nie, za głupi jest. Zresztą dzisiaj było widać, co tam mówił i jak go publiczność odebrała, ludzie, także no widać, że głupiutki jeszcze. Darku, no co, ja mogę ci życzyć tylko i wyłącznie powodzenia. Ty pewnie też się skupiasz na jeszcze jednym zadaniu twojej ukochanej drużyny Nottingham. Blisko tak, tego uczniów. Tak, oczywiście. No jeszcze dwa remisiki i będzie zajebiście. Wierzę, że możemy nawet już teraz wygrać z Arsenalem, bo myśmy z Brighton wygrali 3-1, natomiast Arsenal z nimi przegrali, ale wiadomo, mecz meczowi nierówny. No myślę, w sobotę teraz. Ciężko, łatwo będzie się skupić na swojej walce, jak tutaj mecz o utrzymanie. Skupiam się oczywiście na swojej walce, wiadomo co tam będzie, to będzie, ale mam nadzieję, że Nottingham da radę i nawet i w tym ostatnim meczu na Crystal Palace spokojnie mogą wygrać. Okej, bardzo dobry skład. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, dzięki. Powodzenia w sobotę i wszystkiego dobrego. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich fanów, oczywiście Super Expressu i was wszystkich. Elo, wow. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.